Dobry wieczór. Nie wypada, abyś ty, biskup, który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli zbuntowanego człowieka świeckiego, skoro ty masz słuchać tylko Boga. Ten cytat zapewne Państwo pamiętają, pochodzi on z Grzegorza Wielkiego, no i łączy trzy postaci. Arcybiskupa Gondeckiego, który kilka lat temu te słowa wygłosił na ingresie arcybiskupa Wojdy, a arcybiskup Jędraszewski, sam, nie sam, w każdym razie profil zatytułowany tak na Twitterze, kilka dni temu je przypomniał. Troszkę to jest niepokojące, że odchodzące i nowe postaci w prezydium episkopatu łączą te właśnie słowa, no chociaż przyznajemy, że arcybiskup Wojda ich nie głosił, a tylko słuchał i otrzymał w prezencie. Miejmy nadzieję, że on tu jest tylko ofiarą tego wydarzenia i że nie staną się one motywem przewodnim jego pracy jako nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. No a ten wybór oczywiście będzie dzisiaj głównym tematem i na program zapraszam, tylko że najpierw muszę się z Państwem przywitać i poczekać, aż Państwo się zbiorą zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Ostatnio widziałam, że mogę też podłączyć transmisję na Twitterze. Myślą Państwo, że to się sprawdzi, czy... Bo ja Twittera nie bardzo. Znaczy, nie umiem, nie próbowałam, ale możemy spróbować. Proszę dać znać, Ania Marzycielka pierwsza, pani Marta melduje, że od ponad roku ogląda, od roku patronuje i pierwszy raz się wita, proszę Państwa, z nami na żywo. Bardzo Panią Martę witamy. Pani Magda pisze o Dniu Żałoby Narodowej i ma nadzieję, że otrę łzy. Ja nie wiem. Pani Gabriela jest zawiedziona. Skarbnik z biskupina ze Swarzędza, pani Tomira mówi, że bez melisy, Santocha jest ciekawa mojego zdania. Pani Patty pisze, że czekanie na zmiany w kościele jest tak samo naiwne jak czekanie na taksówkę, której się nie zamówiło. Pan Karol odpowiada, proszę bardzo, Jagoda, Agnieszka, ksiądz Ryszard, 74, mówi, że gardło moje już ok. Ja, proszę Państwa, miałam problem w gardle, nie z samymi strunami głosowymi. Nie uciągniemy dzisiaj pełnej godziny, ale spróbujemy tyle, ile się da. Pani Ewa melduje, że pisze melisę z konopią, cokolwiek to jest, niebotyczny patriota, szczęśliwy człowiek, nie wie nic, ale dzisiaj się pewnie dowie. Pani Barbara, babcia trójki z Warszawy, pani Ewa z melisą, Janusz z Wrocławia jednym okiem oglądał TVP Info. No to było wydarzenie, naprawdę. Całe te 30 sekund, gdzie mogłam się wypowiedzieć. Skarbnik z biskupina też zauważył, tak, ale to jest ten urok brania udziału online w dyskusjach, które się odbywają na żywo i są żywiołowe, więc trudno, takie ryzyko. Pan Paweł z Rzeszowa, pani Monika z Krakowa, pani Patty z meliską. Santocha zauważa, że chciała jeść kolację, ale to chyba zbyt śmiały pomysł na dzisiaj. Rzeczywiście. Facebook też się wita. Agnieszka, Ania. O, Ania jest po raz pierwszy od dawna z nami na żywo. Aniu, miło Cię widzieć. Andrzej z Belgii. Ksiądz Jakub się melduje. Już wiem, kto jest ksiądz, przynajmniej niektórzy. Ksiądz Waldek, wiadomo, że ksiądz, no bo jest podpisany. Zdegradowany Poznań wita. Tak jest. Nieskromna osoba z Petersburga również się wita. Nie, ksiądz Jakub pyta, dlaczego ma jakiś numer, a nie imię i nazwisko. U mnie się wyświetla wszystko normalnie i na ekranie też jest wszystko normalnie. Państwo ci się cieszą, że mnie słyszą, ja sobie będę dzisiaj gardło nawilżała. Ksiądz Edward z Chile. Niebotyczny patriota mówi, że z Twittera robi się ściek. Ja zawsze miałam takie ściekowe wrażenie tam. Nie ma ostrości? Zawsze miałam takie ściekowe wrażenie i poza tym tam trzeba na siebie nawzajem pyskować i szybko reagować, a ja wbrew pozorom nie bardzo to lubię. No ale jak gdyby te programy mogły dotrzeć do kolejnych osób przez Twittera, to można pomyśleć. Joanna z Krakowa od niepamiętnych czasów, tam paru patronów ostatnio nam odpadło, proszę Państwa, pewnie się Państwu karty pokończyły albo coś takiego. Twitter nie istnieje, ja wiem, jest ten X. Joanna się cieszy, że mówię. Dobra, Ola, pozdrawia Pani Agnieszka z Andaluzji. Lecimy, proszę Państwa.
Będzie dzisiaj trudno. Co mogą Państwo zrobić dla mnie, to ja przypominam jak zwykle, że można zajrzeć na moje konto na Instagramie, tak z ciekawości, bo tam więcej jest prywaty, i polubić profil na Facebooku Reportaż z Wycinków Świata i zasubskrybować stronę na YouTubie Reportaż z Wycinków Świata. No i oczywiście niezmiennie zapraszam do patronowania i do kupowania wirtualnych kaw, gdzieś nawet sprytnie tu wrzuciłam sobie komentarz, żeby go Państwu podrzucić, po czym go zgubiłam, już jest na ekranie, więc dobra, jest, to jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, teraz już naprawdę zaczynamy. Nie bardzo wiem tak naprawdę, co ja miałabym dzisiaj Państwu powiedzieć po tym dniu. Dawid Gospodarek, kiedy wczoraj wyrzucał film z tymi, z dostawą worków betonu mocnego pod siedzibę KEP-u, no okazał się być prorokiem. Proszę na niego uważać na przyszłość z proroctwami i brać te proroctwa poważnie. Życiorysy arcybiskupa Wojdy i arcybiskupa Kubnego przeczytali pewnie dzisiaj Państwo nie jeden raz, poza tym no nie będziemy życiorysów tutaj sobie czytać. I listę ich osiągnięć i grzechów prawdziwych czy domniemanych zapewne również. Jeżeli interesuje nas punkt widzenia osób, które w Kościele zostały skrzywdzone i nie mogą się doczekać sprawiedliwości, to wydaje mi się, że ten punkt widzenia jest dzisiaj dość jasny. Te osoby twierdzą, że została im odebrana nadzieja, po pierwsze na przejrzystość, a po drugie na nowy sposób komunikacji w Kościele. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że dzisiaj na konferencji arcybiskup Wojda bardzo długo i kwieciście mówił o potrzebie nowego języka. Mówił absolutnie starym językiem o potrzebie nowego języka. No to było ciekawe. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, i ja przyznaję, że jestem daleka od takich radykalnych ocen, do jakich się posuwa choćby Tomasz Terlikowski, mówiąc o tym, jak to będzie wyglądało, bo rzeczywiście tego nie wiemy i bądźmy sprawiedliwi. Wydaje mi się, że to, co zwróciło moją uwagę dzisiaj, to taki jednak dosyć, przepraszam, desperacki w swojej słabości ruch prymasa Polski, który jako delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży zaraz po tym, jak arcybiskup Kubny został wybrany wiceprzewodniczącym KEP-u, to prymas tłumaczył, że w tym, że tenże arcybiskup Kubny pochowa z honorami w katedrze arcybiskupa Gołębieskiego, ukaranego przez Watykan za zaniedbania w sprawie nadużyć seksualnych wobec nieletnich, no to w sumie w tym nie ma nic złego, bo kara nie dotyczyła pogrzebu, no a arcybiskup Kubny ma prawo o tym decydować. No cóż, ma prawo decydować. Po wiceprzewodniczącym nie spodziewam się na pewno jakiejś wielkiej determinacji w kwestii nadużyć seksualnych. Może ona będzie, ufajmy i liczmy, ale wiemy doskonale, że bez takiej determinacji Kościół będzie tylko dalej tracił swoją wiarygodność. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, a zdaje się, że arcybiskup Kubny tego nie rozumie, no to tutaj pozostajemy bezradni. Nawiasem mówiąc, znowuż, ja naprawdę będę dzisiaj tak leciała z kojarzeniami. Nawiasem mówiąc, minęło kolejne spotkanie Konferencji Episkopatu Polski i sprawa powołania komisji historycznej ani drgnęła. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Zauważam to. Jeżeli ktoś z Państwa potrafi zrobić taki zegar, który będzie pokazywał, ile już dni i tygodni minęło i nic się w tej sprawie nie udało zrobić, to ja obiecuję, że ten zegar będę potem szeroko propagować. Z drugiej strony, proszę Państwa, musimy pamiętać, że taki arcybiskup Kubny, mówimy w tej chwili o wiceprzewodniczącym, no, ma też na koncie pewne zasługi,
Ja mówiłam Państwu nie jeden raz i odsyłałam do naprawdę doskonałego dokumentu o chrześcijańskim kształcie patriotyzmu. No, ten dokument powstawał właśnie pod egidą arcybiskupa Kupnego. Mamy tutaj więc, wydaje się, z jednej strony do czynienia z jakąś, myślałam, że będzie mi się łatwiej mówiło, do czynienia z jakąś sensowną myślą społeczną, ale pozostaje nam pytanie, czy najlepsza nawet myśl społeczna jest w stanie zrównoważyć czy wynagrodzić braki w empatii wobec osób skrzywdzonych. Braki w empatii albo po prostu przywiązanie do kościelnych zwyczajów i przywiązanie do kościelnych przywilejów. Wiemy, że formalnie arcybiskup Gołębieski ma prawo być pochowany w katedrze, bo ma, ale oprócz prawa, tak jak wszyscy powtarzają, jest jeszcze przyzwoitość. Może chociażby jakiś krótki komentarz, jakieś słowo wyjaśnienia z jego strony, inne i głębsze niż on ma prawo, by się nam przydało, bo taka zwykła zgodność z prawem nam dzisiaj nie wystarcza, co więcej, ona zaczyna gorszyć, tak? Ojej, no ciągniemy dalej, proszę Państwa, ale myślałam, że to będzie łatwiejsze. Powinnam pić dużo. Ile było na liście do wyboru? Czy to było w jednym kroku, jednym głosowaniu? To jest tak wszystko podane nam mimochodem, jeszcze sobie dojdziemy do tych wyborów. Z tego co wiem, to karty do głosowania były przygotowane i byli na nich tylko ordynariusze, chociaż statut Konferencji Episkopatu Polski nie zabrania wyboru na przewodniczącego biskupa pomocniczego. No, po prostu mamy do czynienia z takim, a nie innym zwyczajem. Według Tomasza Terlikowskiego, pan Rafał wciąż się przysłuchuje dyskusji w TVP, ona tam będzie trwała do 22 z minutami. Według Tomasza Terlikowskiego, ja takich informacji nie mam, ale tutaj się na to powołuję, arcybiskup Wojda był promowany na to stanowisko przez samego arcybiskupa Gądeckiego. Po zdjęciach patrząc, to mam wrażenie, że były tam dwie frakcje. Jedna to byli promowani przez arcybiskupa Gądeckiego, a drudzy promowani przez arcybiskupa kardynała Nycza. Bo kardynał Nycza w tym zdjęciu jest wyraźnie niezadowolony, kiedy wszyscy inni klaszczą i to mogło być takie starcie, ale proszę, to jest w ogóle absolutnie moja spekulacja na podstawie zdjęć. Nie, proszę się nie martwić, nie piję herbaty, piję wodę. Arcybiskup Wojda no, należy do biskupów konserwatywnych. Nie oszukujmy się w tej kwestii. To się objawiało rzeczywiście głównie w Białymstoku. Tam protestował przeciwko marszom LGBT, mówił o tym smrodzie, grzechu, homoseksualizmu. Mocno krytykował to środowisko. Wydał też zgodę na zbiórkę podpisów pod projektem ustawy Stop LGBT pod kościołami. My o tym tutaj rozmawialiśmy. Paweł pyta, czy się nie da reasumpcji. Tak, oczywiście. Wpadnijmy tam i zaproponujmy. W Gdańsku arcybiskup Wojda był już raczej arcybiskupem takim bezobjawowym. Można powiedzieć i można próbować to bronić, tak jak w TVP Info próbowało robić, a nie, jest przewodniczący spośród biskupów diecezjalnych. Dobrze, mój błąd, Krzysztof podrzucił. Można powiedzieć, tak jak próbował mówić Marcin Przeciszewski w TVP Info, że ta nijakość jest jakąś zaletą, bo się dogada z każdym. Pewnie będziemy też właśnie takie komentarze słyszeli z ust innych biskupów, kiedy już wrócą z Warszawy, no ale nie zmienia to faktu, że no, oczekiwania jednak były inne. Co ja o tym myślę, tak prywatnie? Proszę Państwa, tak naprawdę to myślę, że ten wybór to nie miał żadnego większego znaczenia. I przepraszam, jak komuś teraz meliska musi wjechać podwójnie. Ten wybór nie miał znaczenia w tym sensie, że niewiele mógł zmienić. To znaczy jeden człowiek, który przewodzi episkopatowi,
naprawdę nie odmieni 100 siedzących tam facetów, którzy w episkopacie zasiadają. I nawet gdyby tam przyszedł święty Piotr, to on tego by nie zmienił. I nawet gdyby tam stanął arcybiskup Galbas, na którego niektórzy liczyli, albo kardynał Ryś, no to nie ma cudownej różdżki, żeby wszyscy powiedzieli hura, tak, teraz będziemy myśleli inaczej i pójdziemy za tobą. To było zwyczajnie niemożliwe. To naprawdę jest funkcja organizacyjna, która ma w pewien sposób układać pracę biskupów. Dlaczego to było ważne? Ja też już nie chcę się powtarzać, bo ale to tylko niektórzy Państwo oglądali jednocześnie TVP Info. Rzeczywiście uważam, że te wybory były taką, dlatego były dla nas ważne, że my chcieliśmy sprawdzić, w jakim punkcie naprawdę są nasi biskupi i co naprawdę nasi biskupi myślą, jak biskupi rzeczywiście dzisiaj oceniają sytuację Kościoła i jaką drogą chcą iść na przyszłość. To jest diagnoza. Diagnoza polskiego episkopatu i kierunku, nie w którym on pójdzie od tej chwili, tylko kierunku, w którym on patrzy i w którym tak czy siak się wybiera. No i tę diagnozę właśnie otrzymaliśmy. Być może niektórzy mieli nadzieję, że stan pacjenta jest lepszy. Pewnie niektórzy mieli nadzieję, że tylko nam się wydaje, że ten pacjent jest ciężko chory i że jest bezwładny. Że jednak gdzieś tam tli się w nim to życie, ta iskierka i że teraz cudownie wstanie z łoża boleści i że pomacha do nas z balkonu. No, w medycynie takie cuda zdarzają się rzadko, jak się okazuje w episkopacie również. Więc ten pacjent, który był chory tydzień temu, jest dokładnie tak samo chory dzisiaj i tak samo chory będzie za tydzień i żadne wybory go nie uleczą. My po prostu mamy w tej chwili pewność, w którym punkcie jesteśmy i z kim mamy do czynienia, jak ten nasz episkopat wygląda. Co będzie dalej? No będzie albo proces bardzo powolnego zdrowienia, bo tutaj żadnej operacji chirurgicznej nie przeprowadzono, albo będzie proces powolnego umierania. Od samej diagnozy nic się nie stanie, no bo diagnoza jako taka w medycynie również no nie poprawia ani nie pogarsza stanu zdrowia pacjenta. To, co mnie uderzyło, i dzisiaj w tej dyskusji w TVP Info jest czymś się głęboko... Ojejku. Przepraszam, Państwo wiedzą, że miałam problemy i że... To, co padło w tej dyskusji, z czym się głęboko nie zgadzam, to opinia, że biskupi się boją świeckich. Takie przekonanie, że oni się nas boją, więc wzięli na przeczekanie. Uważam, że nie. Uważam, że jest gorzej. Strach wiąże się z jakimś jednak, jeżeli nie szacunkiem, to respektem. Uważam, że polski episkopat w całości, bo nie mówię pojedynczo o poszczególnych biskupach, bo to może inaczej wyglądać, ale episkopat odbierany tak en bloc po prostu nas lekceważy. Oni uważają, że świeckimi się nie trzeba przejmować, że świeccy pogadają, a my i tak musimy robić swoje. I to jest gorsze. I to jest jeszcze słabsze potraktowanie świeckich niż to, że mieliby się nas bać. No właśnie się nie boją. Oni nie mają pojęcia, jak my żyjemy, ale ich to specjalnie nie interesuje. Markol pyta, czy głosowanie było tajne. No z tego, co wiem, to były karteczki, więc raczej tak. Co sobie myślę w tej sytuacji? Myślę sobie, że jest ważne, żebyśmy pamiętali, proszę Państwa, że my mamy dzisiaj zmieniać Kościół, a nie mamy zmieniać przewodniczącego Związku Zawodowego Biskupów, jakkolwiek by to brzmiało. No bo de facto kogoś takiego sobie wybrali. To my jako Kościół i wszyscy mamy być wrażliwi, mamy być czuli,
mamy być świadczący o Jezusie i o Jego miłości, a jeżeli jakiś związek zawodowy w tej kwestii nie domaga, no to trzeba bardziej podnosić średnią całości niż się poddawać, bo cena w tej grze jest jednak bardzo wysoka. No jest taka, żeby chrześcijaństwo nadal pozostawało wiarygodne, żeby chrześcijaństwo nadal zachwycało. Jeżeli biskupi nie zachwycają, no to cóż robić, proszę Państwa, no zachwycajmy podwójnie, tak? Albo zachwycajmy potrójnie, no co robić? Jak się naprawdę uwierzyło w zmartwychwstanie i się powiedziało A, no to teraz trzeba powiedzieć B, no trzeba albo przestać wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał, no albo to świadectwo nadal dawać, niezależnie jak to z tym związkiem zawodowym jest. Pan Przemek zauważa, że sporo medycznych przenośni dzisiaj. Tak się poskładało. Pani Aleksandra pisze, że nie jesteśmy brani pod uwagę. Tak, pani Agnieszka, że oni nas nienawidzą. Nie, to nie tak. Myślę, że nie, absolutnie. To jest jakiś dodatek konieczny do tego, żeby to się kręciło. Tutaj któraś z pań proponowała, żebym odpoczęła i jednak nie ciągnęła tego dalej, ale nie, bo ja muszę sobie, jeszcze pogadać i dorobić trochę tła, proszę Państwa. Nie chcę, żebyśmy się dzisiaj denerwowali, nie o to chodzi. Może się trzeba po prostu pomodlić za tych biskupów i tyle. Ale skoro dzisiaj mówimy o Kepie, to chciałabym właśnie spuścić trochę te wyborcze emocje i chciałabym, żebyśmy spojrzeli na sprawę z dystansu. Pani Agnieszka pyta, jak być czułym, gdy się jest rozgoryczonym, ale Pani Agnieszko, czy Pani jest rozgoryczona na swoją sąsiadkę, na swoją przyjaciółkę, na swojego brata, siostrę, czy jest Pani rozgoryczona na biskupów? Bo na biskupów to sobie możemy popsioczyć, a potem być dobrymi dla innych i tyle. No po prostu nie dajmy sobie odebrać tego dobra, które jest w nas i które dostajemy i tyle. No. Ktoś powiedział, że syndyk masy upadłościowej. Złośliwcy. Ja bym chciała, żebyśmy nabrali dystansu, proszę Państwa. W tym rozgoryczeniu i frustracji, bo ja przyznaję, że mi to pomogło. Na gardło nie pomogło. Ale pomogło na nerwy. Chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli temu odwiecznemu, kościelnemu problemowi i wyzwaniu, który się nazywa Konferencja Episkopatu. Bo może Państwo wcale nie są świadomi, że ta odwieczna instytucja, która tak strasznie pochłania nasze emocje i tak zajmuje naszą wyobraźnię, ma, licząc najbardziej hojnie, około 100 lat zaledwie. A same wybory przewodniczącego KEP w Polsce formalnie odbywają się od 1989 roku, chociaż tak naprawdę jeszcze krócej, dojdziemy do tego. Więc w sumie, proszę Państwa, jak na kościelne możliwości, to ja bym się nie zdziwiła, gdyby oni nie zdążyli nawet jeszcze przygotować regulaminu takich wyborów. Czego się można domyślać chociażby po milczeniu na temat tych wyborów. One się mogą robić po prostu w praniu. Oczywiście, proszę Państwa, jak sięgniemy do historii, a lubimy sięgnąć do historii, żeby odpocząć i spuścić powietrze, apostołowie się spotykali, no więc w pewien sposób możemy mówić, że te konferencje, czyli te spotkania mają jakieś swoje umocowanie. Apostołowie się spotykali prywatnie, potem kolejni biskupi też się spotykali, żeby się zajmować sprawami nauczania, żeby się zajmować sprawami prawnymi w kościele. Spotykali się ci, którzy mieli do siebie blisko, spotykali się ci, którzy mieli jakieś wspólne interesy, którzy postrzegali siebie nawzajem jako współpracowników, na takich geograficznych zasadach. I to mogły być albo takie doraźne spotkania prywatne, albo jakieś większe zaplanowane dla rozstrzygnięcia ważnych spraw, no i wtedy to były już synody lokalne. Proszę zauważyć, że te synody lokalne to jest instytucja, o której my w Kościele już trochę zapominamy,
No bo kto ostatnio słyszał o jakimś synodzie lokalnym, ale nie o synodzie o synodalności, tym takim światowym, tylko o lokalnych synodach. No był drugi synod plenarny w Polsce, gdzie niegdzie w diecezjach się odbywają takie próby, ale one są w diecezjach, a nie między biskupami. Był drugi synod plenarny w Polsce. Miałam książkę, ale chyba mi służy jako podkładkę pod kamerę w tej chwili. Synod drugi plenarny, który kosztował mnóstwo wysiłku, powstała książka z dokumentami, zresztą całkiem niezła. No i nic się nie zmieniło oczywiście. Ja sobie zapisałam, żeby kiedyś z Państwem o tym synodzie porozmawiać, bo to była naprawdę ciekawa rzecz, związana taka nie tylko z tworzeniem doraźnego prawa, czy wydawaniem doraźnych komunikatów, ale z takim budowaniem teologicznych uzasadnień, dlatego to było fajne. No dzisiaj KEP zajmuje się jednak załatwianiem bieżących spraw, reakcjami na to, co się wydarza. Może gdzieś brakuje właśnie zbudowania takich solidnych podstaw. Wrócimy do tego synodu, obiecuję. Pani Joanno, proszę się naprawdę o mnie nie bać. Ja nie miałam problemu ze strunami głosowymi ani z gardłem. Ja miałam po prostu nacinane migdałki, więc to jest inny rodzaj bólu i nie, to się nic złego nie dzieje z głosem. Na razie zajmujemy się konferencjami episkopatów, bo synody istniały i się odbywały, ale nie było praktyki takiej stałej, żeby akurat biskupi danego kraju, no chyba, że Państwo mają mnie dość, co proszę powiedzieć, żeby biskupi danego kraju spotykali się regularnie. Tego nie było. Wiadomo było, że razem należą do kolegium biskupów, czyli do takiego grona wszystkich biskupów świata, które nie jest wyznaczane granicami państw, no i wiadomo było, że każdy z tych biskupów jest niezależny, że jest związany ze stolicą apostolską i że jej podlega. Poza tym, proszę Państwa, takie spotkania narodowe też nie zawsze były uważane za dobre i bezpieczne rozwiązanie. Nie w każdym czasie, w każdym razie. Musimy pamiętać, że często w historii lokalni świeccy rządzący no, rościli sobie prawo do rządzenia również kościołem. I to się mogło skończyć, gdyby oddać taką władzę lokalnie, to się mogło skończyć wręcz rozpadem kościoła na kościoły narodowe. Nad takimi synodami lokalnymi też trudno było zapanować, no bo nie do końca wiadomo, co tacy lokalni biskupi by tam sobie uchwalili. Więc lepsze przez wiele wieków wydawało się to, jak to wyglądało na przykład w Polsce, że biskupi owszem spotykali się, ale zawsze wokół prymasa i tam załatwiali jakieś wspólne sprawy bez umocowania instytucjonalnego, czyli bez takiej instytucji narodowej, żeby właśnie uniknąć rozbicia kościoła na kościoły narodowe. Ale też zmienia się świat. Znaczy zmieniał się świat. W 1830 roku w Belgii Mechelen, albo po francusku Malin, jeżeli dobrze czytam, Rafał zaraz przyjdzie i będzie na mnie krzyczał, że źle, spotkali się belgijscy biskupi, żeby omówić pewne sprawy liturgiczne, administracyjne, dyscyplinarne, no i postanowili, że takie spotkania się będą odbywały co roku, będą się odbywały częściej, to drugie nie było co roku, tylko było w 1832 roku i potem już co roku, po 10 latach w Belgii stworzono taki regulamin tych spotkań. No i to jednak było, proszę Państwa, wywrotowe. To mogło, ja się zastanawiam, czy to wtedy nie brzmiało na tyle wywrotowo, że mogło być porównywalne do niemieckiej drogi synodalnej na przykład. Tworzyła się jakaś lokalna struktura, która nie była wpisana w strukturę i hierarchię kościoła. No i ten pomysł w żaden sposób nie był sformalizowany, ale jednak jakoś zaczął zarażać innych i podobne spotkania zaczęli organizować biskupi, najpierw niemieccy, potem austriaccy, potem kolejni w Europie, wiadomo, zgniły zachód, wszystko co złe idzie stamtąd.
jak to wyglądało, proszę Państwa, w Polsce. No, 1832 rok to zdecydowanie nie był dobry czas na to, żeby zaczynać w Polsce takie spotkania. Kolejne lata też niespecjalnie. Byliśmy po klęsce powstania listopadowego. Byliśmy w czasie represji ze strony zaborców, w czasie wielkiej emigracji też. Wcześniej wiemy, że jakieś spotkanie biskupów zwołał prymas Michał Poniatowski w okresie Sejmu Czteroletniego, ale nie mamy tutaj bliższych danych o tym spotkaniu. W czasie zaborów biskupi próbowali robić, co się dało, no ale niewiele było możliwe. W zaborze rosyjskim oni przecież byli zsyłani często, mieli tam w ogóle uniemożliwianą działalność. W zaborze niemieckim próbowano ich włączać do tego grona biskupów niemieckich. Oni trochę uczestniczyli w tych spotkaniach biskupów niemieckich, ale na stałe w te struktury nie chcieli wejść. Spotykali się polscy biskupi w takim razie w czasie zaborów głównie lokalnie, przede wszystkim w zaborze austriackim, no i w księstwie warszawskim wtedy, kiedy ono istniało. Pierwsze spotkanie biskupów polskich, oficjalne i uroczyste, to był 1917 rok, kiedy przyjechali do Warszawy na stulecie diecezji warszawskiej. Nie mówimy tutaj o wielkim gronie, znajmy proporcje, proszę Państwa, nie 140. Tam się spotkało 4 arcybiskupów, 8 biskupów i 2 administratorów apostolskich, czyli w sumie całe grono 14 osób. Kolejne spotkanie już po odzyskaniu niepodległości, to był grudzień 1918 roku i tu przewodniczył Achille Ratti, czyli późniejszy Pius IX, i tam przyjechało 5 arcybiskupów i 20 biskupów. Osobiście jako Wielkopolanka uważam, że tamto spotkanie nie powinno się liczyć jako pierwsze, bo nie było tam biskupów z Wielkopolski. I w ogóle co to są za porządki, żeby urządzać sobie jakieś spotkania i świętowania biskupów, jak w Wielkopolsce za kilka dni miało wybuchnąć powstanie wielkopolskie dopiero, to był grudzień. No ale oburzenie Wielkopolanki oburzeniem, przyjmujemy, że 1918 rok to jest pierwsze oficjalne spotkanie episkopatu, które się wtedy jeszcze nie nazywało Konferencją Episkopatu Polski, bo taka instytucja nadal nie istniała. Kolejne spotkanie, czytam Państwa komentarze. Kolejne takie spotkanie to było 1919 rok, Warszawa, sierpień 1919 w Gnieźnie. Może to było wynagrodzenie za to, że wcześniej się spotykali bez Wielkopolski, więc wywalczyliśmy swoje i mogliśmy gościć biskupów u prymasa. I to właśnie w Gnieźnie w 1919 roku uchwalono regulamin zjazdu biskupów polskich, czyli taki pierwszy regulamin spotkań. No i takim spotkaniom przewodniczył prymas. Najpierw Dalbor, później Chląd. Samej nazwy Konferencja Episkopatu Polski zaczęto używać w 1930 roku, a ostatni raz przed wojną się biskupi spotkali w kwietniu 1939 roku. Zauważam to, proszę Państwa, bo od 1917 roku mieliśmy już kodeks prawa kanonicznego i w tym kodeksie nadal nie było ani słowa o instytucji narodowych zgromadzeń biskupów, o jakichś konferencjach episkopatów. To była rzecz nowa. Wojna, wiadomo, przerwała wszystko. Po wojnie te spotkania wznowiono, ale oczywiste było wtedy, że przewodniczył im najpierw kardynał Chląd, potem przewodniczył im kardynał Wyszyński. Nie było mowy o żadnych wyborach. Potrzeba było jednolitego stanowiska. No takie były czasy, takie były rządy i wtedy w tej jedności się zabetonowaliśmy. To znaczy biskupi zabetonowali się w jedności i w tym, że za wszelką cenę nie można pokazać rozłamu, bo wróg to natychmiast wykorzysta, a my niestety świeccy chyba też zabetonowaliśmy się w myśleniu, że ktoś, kto rządzi episkopatem, jest twarzą Kościoła i w ogóle wszystko trzyma w swoim ręku i od niego wszystko zależy. Może też to na sobie ciągniemy. No ale w międzyczasie wydarzył się Sobór Watykański II i ten Sobór Watykański II zauważył, że te instytucje narodowych spotkań biskupów istnieją
i że warto je nie tylko docenić, ale też warto je ująć w jakieś ramy teologiczne i w jakieś ramy prawne. No i tak naprawdę, proszę Państwa, dopiero Sobór Watykański II zalecił, żeby tworzyć konferencje episkopatów krajowych, jeżeli gdzieś ich jeszcze nie ma, i Stolica Apostolska statuty takich konferencji zatwierdzała. Co tutaj jest teologicznie ważne? Ważne jest motu proprio apostolos suos. To już Jan Paweł II późno w 1998 roku napisał, że kiedy biskupi na jakimś obszarze sprawują razem pewne funkcje pastoralne dla dobra swoich wiernych, to wspólne spełnianie posługi biskupiej staje się konkretną realizacją ducha kolegialnego, który jest duszą współpracy między biskupami na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jednakże nie nabiera ona nigdy charakteru kolegialnego, właściwego dla aktów stanu biskupiego jako podmiotu najwyższej władzy nad całym Kościołem. Czyli, upraszczając, w konferencji biskupów narodowych chodzi o budowanie wspólnoty między nimi, o pewną współpracę dla dobra wiernych, ale nie chodzi o to, żeby konferencja biskupów miała pełnię władzy nad kościołem lokalnym tak, żeby to oznaczało właśnie budowanie kościoła narodowego wyłączonego z kościoła powszechnego. Ci biskupi, którzy się spotykają w konferencji Episkopatu Polski, nadal są absolutnie równi sobie w kolegium biskupów przed papieżem. Przypomina mi się tutaj... Przepraszam, za komentarze pod tytułem lewactwo dajemy bana. Sorry, znamy się, nie znamy się, jest pewien poziom. Przypomina mi się tutaj, proszę Państwa, taki bzik arcybiskupa Kowalczyka. Bzik, ale mający głęboki sens, bo arcybiskup Kowalczyk bardzo mocno pilnował, żeby nie mówić Kościół polski, ale żeby zawsze mówić tylko Kościół w Polsce. I on podkreślał, że nie ma czegoś takiego jak Kościół polski, bo to by sugerowało Kościół narodowy. Jest tylko i wyłącznie Kościół powszechny, który swoimi strukturami jest obecny również w Polsce. Trochę te struktury są przedstawicielstwem. Określenie Kościół polski sugeruje pewne odłączenie, jakąś ekskluzywność, jakąś samorządność. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko Kościół powszechny. I wydaje mi się, że w tych wszystkich wyborczych, biskupich emocjach, no my o tym zapominamy, że jesteśmy przez chrzest włączeni do Kościoła powszechnego, a urodziliśmy się w Polsce. To są niby tylko słowa, ale proszę zrobić sobie taki eksperyment i przez jakiś czas pilnować tylko tych słów. I zauważą Państwo w sobie zmianę. No chyba, że ktoś żyje na emigracji, to on bardziej rozumie to, o czym mówię. Ale to mówienie Kościół w Polsce, ono jednak wietrzy głowę i sprawia, że widzimy, że no nie dajmy się zamknąć do instytucjonalnych struktur, bo nie o to chodzi w Kościele. Jesteśmy w Kościele powszechnym. Wracając do historii jeszcze na chwileczkę, ja owszem czytałam, że pierwsze wybory przewodniczącego KEP odbyły się w 1989 roku, ale w sumie to i tak było bez większego znaczenia wtedy, bo wybierany nadal był prymas na przewodniczącego KEP-u, czyli prymas Glemp. Ta zasadnicza zmiana, a co za tym idzie, te wielkie emocje związane z wyborami, no one się pojawiły tak naprawdę dopiero od 2004 roku, kiedy to
prymas i przewodniczący KEP, no to stały się odrębnymi funkcjami, tak? A przewodniczącym KEP został wtedy arcybiskup Michalik. Więc proszę Państwa, no mamy do czynienia, powiedziałabym, z odwieczną, bo aż 20-letnią historią czy tradycją wyborów przewodniczącego KEP-u. Nie wiem, czy to nie sprawia, że emocje jednak nieco opadają, no bo u mnie opadają, jakoś spokojnie się na to patrzy. Nie ma tutaj czego nad czym histeryzować. Zastanawiam się, proszę Państwa, co tak naprawdę w nas te emocje powoduje. I czy w innych krajach, to może też jest czekanie na to, co Państwo powiedzą, czy w innych krajach to też jest tak niezmiernie ważne, kto jest tym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, czy to jest nasze dziedzictwo jeszcze po kardynale Wyszyńskim? Czy to jest tak, jak sugerował dzisiaj gdzieś w komentarzach profesor Wojciechowski, że to jest coś, co przeszło ze świeckiego świata, jest on zgnilizną świeckiego świata? Przecież jeżeli się wczytamy w statut, nie będziemy tego dzisiaj robić, no to przewodniczący KEP-u no nie ma jakichś ogromnych kompetencji, o tym mówiliśmy, przygotowuje, wysyła do Watykanu dokumenty, zwołuje, prowadzi spotkania, no owszem, reprezentuje Kościół na zewnątrz, ale to już sobie mówiliśmy, że chodzi tutaj pewnie raczej o występowanie w imieniu Kościoła przed władzami za granicą, wobec Watykanu. To nie jest tak, że głos jednego człowieka staje się rzeczywiście głosem Kościoła, nawet jeżeli my albo media nadają mu taką rangę. Może to jest pytanie do nas, czy nie powinniśmy oddzielać pewnych rzeczy i patrzeć z pewnym dystansem. Owszem, to co jest ważne i co uznaję za jakąś, no nie wiem czy za przepaszczoną szansę, to się okaże, to jest to, że jako ten organizujący, przewodniczący obradom, no ten przewodniczący może inspirować pewne dyskusje. Czy może wprowadzać do dyskusji pewne tematy no, z większą swobodą niż szeregowy biskup z diecezji. I to jest tak naprawdę może największa siła przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i może dlatego też oczekujemy, że dobrze by było, żeby to był człowiek z pewną wizją Kościoła, bo to nie chodzi o to, żeby on miał wizję taką, która mi albo komuś z Państwa pasuje, tylko żeby on wiedział i miał dobrze zdiagnozowane problemy, żeby potrafił je nazwać, żeby potrafił wymienić trafnie w kilku punktach i powiedzieć, jak wyobraża sobie poradzenie, czy co uważa za zadanie na swoją kadencję. My z tym jakoś niespecjalnie mieliśmy tutaj do czynienia. No niestety nawet wprowadzenie najciekawszych czy najpilniejszych tematów do dyskusji nie sprawi, że grono dyskutujących się zmieni. To jest inna kwestia. Nie wiem, czy odzieram tutaj Państwa z nadziei, czy ja po prostu urealniam pewne nadzieje. Myślę sobie przede wszystkim, że trochę szkoda, że te wybory odbywały się przed, a nie odbywały się po obsadzeniu takich stolic jak Warszawa, jak Poznań, jak Kraków, jak Szczecin. No jeszcze Łowicz dojdzie. Bo myślę, że tutaj jednak mogłoby to wprowadzić do gry jeszcze kilka nazwisk, które w tej chwili w tej grze nie brały udziału i te wybory mogły być jeszcze ciekawsze. Z takiego czysto publicystycznego punktu widzenia, bo ja wciąż próbuję w sobie oddzielać to spojrzenie publicystyczne i teologiczne. Publicysta we mnie krzyczy, o rany, fajnie, bo się dzieje, a teolog wzrusza ramionami i mówi, i co z tego, przecież to nic nie zmienia. Jeżeli coś mnie naprawdę dzisiaj zasmuciło, to tekst w Polonii Christiana. Polonia Christiana raczyła opublikować dzisiaj komentarz o tym, że liberalna rewolucja przegrała. I tam czytamy, proszę Państwa, o tym, że
nowy przewodniczący KEP powinien pozwolić na swobodny rozwój młodzieżowych duszpasterstw tradycji, bo to będzie lekarstwo na wszelkie zło i na kryzys Kościoła. Jakby jakiś przewodniczący KEP-u miał jakiekolwiek uprawnienia w tej kwestii, ale przeczytałam też rzecz naprawdę przerażającą. Proszę posłuchać. Wreszcie hierarcha, w sensie arcybiskup Wojda, nie grozi żadnymi radykalnymi decyzjami w sprawie przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele. Także tutaj można spodziewać się kontynuacji, to znaczy podejścia do problemu, które łączy chęć rzetelnego wypełniania obecnych przepisów z brakiem woli do nadmiernie skrupulatnego rozliczania tego, co działo się w przeszłości. Mamy nadzieję, w skrócie, na to, że będzie wypełniał przepisy, nie będzie się można do niego przyczepić, byleby niezbyt skrupulatnie rozliczał przeszłość. Nie wiem, jak można się nie wstydzić dzisiaj tego napisać, jak się można pod tym podpisać. Ufam, że tego życzenia arcybiskup Wojda nie spełni. I to chyba na tyle. Ja już nie mam siły dzisiaj więcej mówić, ale bardzo proszę Państwa o jedno, nie, o dwie rzeczy. Proszę Państwa o dystans i o modlitwę, bo jeżeli coś nas ocali, to tylko to. Proszę pamiętać, że w większości z nas nikt bliski nie umarł i nikt się nie urodził. To są tylko wybory przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Kościół będzie wyglądał dokładnie tak samo, problemy pozostają te same i my się też będziemy z nimi mierzyli. Po prostu nie przyszło cudowne rozwiązanie, tak? Cud się nie wydarzył. Nam przynajmniej nie zabraknie kolejnych tematów do kolejnych programów i to też jest dobra wiadomość. I przypomnę Państwu jeszcze jedną rzecz, może to jest istotne, znaczy wydaje mi się, że jest bardzo istotne, to znaczy Pan Jezus i tak zmartwychwstał i nas to nieustannie zachwyca. I tego się trzymajmy. Niezależnie od tego, który biskup pełni jaki urząd, on dzisiaj będzie spał spokojnie, więc my tym bardziej spokojnie śpimy. Przypominam, tam na dole się wyświetla, można dołączyć do grona patronów, odnowić grono patronów, można kawę wirtualną też postawić. O właśnie, Andrzej pisze, że ojciec Grzegorz Kramer też powiedział, że prawdziwe życie toczy się gdzie indziej. Prawdziwe życie toczy się na parafiach, prawdziwe życie toczy się we wspólnotach, prawdziwe życie toczy się na mszy świętej, toczy się wszędzie tam, gdzie my jesteśmy z naszą miłością i z naszą wiarą i tego się trzymajmy. Ja nie chciałam dzisiaj kończyć kazaniem, ale czasem mi się zdarza. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dziękuję Państwu za cierpliwość do mojego głosu dzisiaj i dobrej nocy życzę.